Nazywam się Adrian Castro, jestem szablistą, trenuję w integracyjnym klubie sportowym. Spotkałem się z tą dyscypliną na obozie aktywnej rehabilitacji. To są takie obozy organizowane dla osób świeżo po wypadkach. Przyjechałem na pierwszy trening, chwilę później już się przeprowadziłem do Warszawy i zacząłem trenować już tak systematycznie. Na początku to w zasadzie do mnie nie docierało, że ja mogę być niepełnosprawny. Postawiłem na tą szermierkę i to trochę zmieniło losy mojego życia. Bez wątpienia sport daje dużą motywację. Jak tylko dotknąłem tego sportu, to wiedziałem, ok, to jest to i to chcę robić na 100%. Jestem kontrolerem w firmie reklamowej. Jest to praca, która nie koliduje mi z treningami. Dla mnie najważniejszą sprawą to jest mieć marzenia i je realizować.